Z nami już jest trener Maciek Kacprzyk. Ogromne gratulacje, zwycięstwo w pięknym stylu i do tego rekord toru. Dziękuję bardzo, dziękuję. Maćku, odniesiemy się do pierwszego wyścigu. Ten pierwszy po przerwie był taki troszkę rozczarowujący. Czwarte miejsce, jak myślisz z tej perspektywy, co się wtedy stało? Teraz widać, że koń wrócił do super dyspozycji. No, przyznam się, że przed wyścigiem rozważałem to, żeby nie biegać tego bandosa, a nawet go wycofać, bo nie był jeszcze w optymalnej formie. Po ciężkiej jesieni zeszłorocznej zaproponowałem właścicielowi, żeby Zenhafa wysłać na padok, żeby się trochę zrelaksował, bo widziałem, że się denerwuje tutaj w treningu. No i dosyć późno przyszedł do mnie i ta wiosna była taka nie do końca optymalna, więc on nie biegał 100 na 100 w bandosa. Moim zdaniem tam nie biegał źle, no był mocny wyścig, nie tak ułożyła się taktyka jak chciałem. Trochę bez sensu tam zafundowałem rekordowy czas. Ale ta Bingi Farah, to ona chyba jest taka ostra, bo ona już drugi rekord zrobiła. Znaczy myślę, że muszę... No, polski plan pozagrupowy jest bardzo dziurawy. Ona zapłaciła, że dobrze biegała tym, że została w pierwszej grupie i nie miałem gdzie nie ubiegać. Ale to jest po prostu bardzo szybka klacz. Myślę, że tak do 1800-1600 i wcale nie trzeba nią jeździć po froncie, ale no, to jest bardzo dobry koń. Ona była trzecia w Derby tym otwartym w zeszłym roku, więc... Natomiast dla Zenhafa na początek to chyba nie było dobrze, że było aż tak mocne tempo. Właśnie, bo mówiłeś, że on zimował poza Służewcem, miał przerwę. Dokładnie, on nie był jeszcze tak kondycyjnie przygotowany, jakbym sobie tego życzył. Ale ten wyścig, tamtemu go jakoś nie zlał bardzo, więc myślę, że ten wyścig pomógł mu w dojściu do optymalnej formy. No to tak czasem jest, że trenerzy wykorzystują poszczególne wyścigi jako element budowania formy. Oczywiście to trzeba robić umiejętnie, no bo nieprzygotowanym koniem w ciężkim wyścigiem można mu tą formę podciąć. No tutaj pokazał, że w takich trudnych warunkach, tam były ćwiartki po 33 sekundy, wytrzymał to do końca, więc uważa, że już jest w topowej formie, czy jeszcze ten zapas stosunkowo do tego, co prezentował mały, został? Nie, jeszcze ja się go cały czas uczę. To nie jest taki łatwy koń do treningu i myślę, że jeszcze mam trochę rezerwy. Zadrżało ci troszeczkę serce, jak tam Bieszan zaatakował na końcu, czy już byłeś pewny, że dociągnie? Nie, bardzo zadrżało, bo to łatwo jest tak przegrać wyścig, no ale na szczęście dla mnie się nie udało. Jakie dalsze plany dla Zenhafa? Czy Nagroda Europy wydaje się takim naturalnym teraz wyścigiem? Tak, tak. Taki był wcześniejszy plan. Nie wiem, co na to właściciel, ale chciałbym się jednak trzymać tego. W zeszłym roku tak może trochę na własne życzenie ten wyścig przegrałem, więc chętnie bym tutaj w tym roku wrócił do wygrywania Nagrody Europy. No, po drodze jest Nagroda Figaro, ale to jest jakiś pechowy dla mnie wyścig. Ja go nigdy nie wygrywałem i tymi końmi, co biegałem Nagrodę Europy, omijałem ten wyścig, więc raczej będę chciał ominąć Figaro i już trenować spokojnie do Europy. A potem może jakiś jeszcze jeden start zagraniczny. Tak to przed sezonem planowałem. Zobaczymy, czy jak to będzie. No tak, byłeś prawie monopolistą, jeżeli chodzi o Nagrodę Europy. Shadwan, Salam, Amouash. Czyli chciałbyś do tego wrócić? No to jest wyścig G3, cieszący się też, myślę, już prestiżem w Europie nawet. No to jest moim zdaniem bardzo ważny wyścig. Najważniejszy wyścig dla koni arabskich w Polsce. No teraz Prezydent Cup ma wyższą pulę i też fantastyczna stawka w tym roku, ale ta Nagroda Europy, uważam, że dobrze dla wyścigu by było, żeby najlepsze konie arabskie w Polsce się w niej spotykały, więc dbając też o polskie wyścigi, uważam, że warto biegać ten wyścig z Zenhafem, szczególnie, że tutaj widać, że dystans mu nie przeszkadza, skoro pobił rekord toru na 2400, to 2600 będzie też ok. Ostatnie pytanie, wspomniałeś o ewentualnym wyjeździe później po Nagrodzie Europy za granicą. On został rzucony w ubiegłym roku na bardzo głęboką wodę do najlepszych Arabów świata, może to było za wcześnie, ale myślę, że w takim zapleczu tej światowej czołówki, jeżeli wróci do tej optymalnej formy, to myślę, że jest w stanie jakiś wartościowy wynik w Europie zrobić. No potem jest Premio di Jockey Club we Włoszech, który dwa razy wygrywałem, więc może na przykład to. Dziękuję, że obejrzałeś ten film. Zapraszam po więcej wyścigów, więcej relacji i jeszcze więcej koni na kanale Tor Zwórzewiec.